Józef Ignacy Kraszewski, Stanisław Jachowicz. Bajki i powiastki. Stanisław Jachowicz, Pszczoła i gołąbek. Wpadła w strumyk pszczółka mała, skrzydełkami trzepotała, już w nich siłę utraciła. Ho, w jakimże strachu była! Gołąbeczek śnieżnopióry, na ratunek bliźnich skory, spuszcza listek. Pszczółka rada na zieloną łódkę siada. Skrzydła siłę odzyskały i uleciał owad mały. Nikt o swym nieszczęściu nie wie. Jakoś wkrótce gołąbek siadł sobie na drzewie. Spokojny, szczęśliwy. Aż tu myśliwy wymierza strzelbę, chcąc go zgładzić z świata. Pszczółka przylata, utnie go żądłem w rękę, strzał ptaszynę mija. Ocalona, swobodnie w powietrze się wzbija. Tak zawsze dobroczynność wdzięcznością się płaci. Nieśmy pomoc w nieszczęściu dla naszych współbraci. Hej Lisku. Czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.